i ludzi można było już hodować dawno. Czy sam fakt legalizacji eutanazji, gdyby w Polsce ją zrobiono tak, jak już zrobiono to w Holandii, czy w Belgii, czy w stanie Oregon, w Stanach Zjednoczonych, bo tam w różnych stanach jest różnie, i w jakichś innych chyba też to jest jeszcze zalegalizowane. Czy to nie jest jakaś radykalna zmiana poglądu na życie ludzkie, na to, kto jest dysponentem życia ludzkiego? Ależ tak! Olbrzymia! Dlatego ja mówię, że idea legalizacji eutanazji to jest ta pierwsza reakcja ludzkości na przewrót biotechnologiczny, który się dokonuje, który od pół wieku się zaczął i nabiera coraz większego rozpędu. To jest przewrót w naszym myśleniu, bo to jest przede wszystkim zmiana religijna. Kwestia eutanazji to jest kwestią religijną i trzeba sobie uświadomić, że te spory wokół legalizacji czy zabraniania eutanazji to są walki religijne. Tu walczą ze sobą dwie wiary. Nie tylko ci, którzy tam występują w imieniu jakiejś religii, ale tacy, którzy są po tej drugiej stronie, tak jak ja. To jest moja wiara. Ja w obronie tej wiary występuję i takich ludzi jest wiele. Większość. Parę lat temu było szokiem dla Episkopatu Polski, kiedy po jakimś potępieniu tam właśnie eutanazji zrobiono taki sondaż, jak to tam robią, tam te robią jakieś CBOsy i takie różne ośrodki badania opinii społecznej czy publicznej. I okazało się, że 60% Polaków jest za legalizacją. Wtedy pamiętam ksiądz biskup Budzik, taki rzecznik był to episkopatu wtedy, nazwisko takie Budzik, czy właśnie od tych spraw tam pełnomocny, już nie pamiętam, w obrębie konferencji episkopatu. Pamiętam, był tym zupełnie wstrząśnięty. Mówi, no będziemy musieli coś tutaj robić, jakoś bardzo popracować. Nic się tu nie da popracować, bo to jest rewolucja, która idzie przez świat i przez ludzkość. I zgadzam się, że legalizacja eutanazji jest przewrotem w ludzkim myśleniu i przewrotem o trudnych do obliczenia konsekwencjach. Też się zgadzam z tym. Ale nie zwolennicy legalizacji eutanazji, ani sama legalizacja jest tutaj tą siłą napędową tego przewrotu, tylko właśnie owa rewolucja biotechnologiczna. Wszystkie te transplantacje, klonowania, inżynierie genetyczne. To jest tutaj przyczyna. I tu idzie coś niepowstrzymanego, wobec czego ludzkość jest bezradna i reakcji, co próbuje przeciwdziałać, powołuje komisje bioetyczne. No. Żal powiedzieć. Tak jakby problemy sumienia mogły być rozstrzygane przez głosowanie. Jednym z tych, którzy jasno sobie uświadomili, że tu idzie coś nowego, był Jan Paweł II. Ja jestem pełen największego szacunku dla Jana Pawła II,
ale nie uważałem go i nie uważam za głębokiego myśliciela. Jak kiedyś mówiłem i pisałem, wśród papieży, wielkich papieży, są ludzie czynu i są ludzie myśli. Jan Paweł II nie był człowiekiem myśli. Jan Paweł II był człowiekiem czynu, człowiekiem myśli był Benedykt XVI. Jan Paweł II był człowiekiem czynu. Duszpasterzem wielkim. Ogromną skalę. Ale to nie znaczy, że nie miał pewnych myśli głębokich. Otóż jedną taką myśl, którą wyraził w swojej, według mojej oceny, najważniejszej encyklice z 98 roku chyba, Fides et Ratio, Wiara i Rozum, powiada on tak. Wobec współczesnych, to wielokrotnie to cytowałem, bo to jest rzecz, która powinna w ogóle wisieć, ja myślę, w każdym kościele, jako taki wielki tam napis. Wobec współczesnych, tak jest, mówi się w encyklice Fides et Ratio, wobec współczesnych wyznań naukowych sumienie ludzkie traci orientację. Ludzkie. Moje też traci. I ja myślę, że tak samo Jan Paweł, tak to rozumiem, że Jan Paweł powiedział, że jego sumienie też traci orientację. Że tu są takie, przed człowiekiem otworzyły się takie możliwości, jak powiedział ktoś inny, pewien też bardzo poważny myśliciel, Paweł Hertz, otwierają się przed nami możliwości już nie na naszą miarę. Że naturę ludzką można przerabiać. Inżynierią genetyczną, o tym by dużo mówić, może coś jeszcze zdążymy na ten temat powiedzieć, o tym mnóstwo by można mówić. I wobec tych przemian, gdzie ciało ludzkie i natura ludzka staje się przedmiotem manipulacji inżynierskiej, technicznej, no właśnie to sumienie traci orientację i oczekiwanie, że teraz to załatwią jakieś komisje bioetyczne. Bo to jest taka reakcja typowa dla myślenia, jakby to określić, pozytywistycznego powiedzmy, które utylitarno-pozytywistycznego, tak powiedzmy. Jak nie wiadomo, co zrobić, to trzeba się zwrócić do ekspertów. To znaczy, a jak jeden ekspert nie wie, czy nie potrafi rozstrzygnąć, no to powołać komisję ekspertów. To jak nie jeden ekspert wie, to komisja będzie wiedziała. Otóż tu pomyślcie państwo. Sumienie nasze traci orientację. Mówię nasze, bo nas wszystkich. Moje, wasze, Jana Pawła II, Benedykta XVI, wszystkich. Nie ma wyjątku. I teraz, co to zdezorientowane sumienie ma robić, to mają orzec jacyś eksperci. Komisyjnie. Przez głosowanie. Otóż pierwsza sprawa. W kwestiach sumienia nie ma ekspertów. Tam każdy jest swoim własnym ekspertem. W sprawach sumienia są natomiast autorytety. Autorytet to nie jest ekspert. To nie jest znawca przedmiotu. To jest ktoś,
do którego mamy zaufanie i którego słowo do nas trafia i przemawia. W sumieniach naszych budzi jakiś rezonans. I teraz pomyślcie Państwo, te komisje bioetyczne, to jest według mojej oceny taki parawan. Albo jakby też bym to nazwał proteza sumienia. Nasze sumienie straciło orientację, no to się nam wprawi jako protezę orzeczenie jakiejś komisji bioetycznej, najchętniej jakiejś tam wysokiej urzędowej rangi. Jest na przykład taka komisja National Bioethics Commission, to się chyba nazywa, przy prezydencie Stanów Zjednoczonych. I ona nam orzeknie. A co ta komisja wie więcej niż my? Ona nic nie wie, ona sobie uzurpuje tylko pewną władzę, a ludzkość chętnie to ceduje na takie komisje. Autorytet to nie jest ekspert. Ekspert to jest człowiek, który się od nas na czymś lepiej zna i potrafi nam wskazać, co należy w pewnej sytuacji zrobić, na przykład jak się popsuł silnik samochodu, i potrafi powiedzieć w razie czego, dlaczego, uzasadnić to. Ekspert swoje orzeczenia uzasadnia, autorytet nie. Autorytetowi wierzy się na słowo. A skąd się bierze ta wiara w słowo autorytetu? Nie z tego, co on mówi, bo właśnie to, co on mówi, nie jest uzasadnieniem naszej wiary w niego, tylko to jest przedmiot. My to, co on mówi, my za tym idziemy. Co mu to nadaje, ten tytuł? To tak jak tym komisjom się chce daje udawać to, że przy Obamie one są, więc Barack Obama stoi, jest tym autorytetem waszego sumienia, jak wy na tym pójdziecie. No. Horribile dictu, mówiąc po łacinie, strach pomyśleć. Otóż autorytet ten, który ktoś ma, albo go nie ma, ale jak go ma, bierze się ze sposobu jego życia. On swoim sposobem życia, postępowania, zaręcza nam, że to, co mówi, ma swoją ważność i wagę. Największym oczywiście, niezrównanym z żadnym innym tego rodzaju autorytetem był Jezus z Nazaretu. Niczego nie uzasadniał. On tylko mówił. I za nim szli. Dlaczego? On swoim, potęgą swojej osobowości, swojego życia, dawał pieczęć wiarygodności temu, co on mówi. I teraz coś takiego. Takich autorytetów w dzisiejszym świecie nie ma. Znaczy, oczekiwałoby się, że takim autorytetem będą jakieś osobistości Kościoła powszechnego. I pewnym takim autorytetem był Jan Paweł II. Teraz takich autorytetów nie ma. I chce się to zastąpić taką protezą tych komisji bioetycznych, gdzie w ogóle
to jest wszystkim anonimowe. Autorytet jest zawsze osobowy. Autorytet przecież komisyjnie nie występuje nigdy. To śmieszne nawet zestawienie takie. Komisyjne orzeczenie autorytetów, czy nie? No to contradictio in adiecto, jak się mówi po łacinie w logice, czyli sprzeczność w samej przydawce. To się chce zastąpić takimi komisjami, za którymi nic nie stoi. I nie tylko nic nie stoi, przecież ja znam te komisje. Tam kiedyś mnie nawet proszono, nigdy bym sam w takiej komisji nie występował, bo to jest wszystko jeden wielki ideologiczny szwindel. Ale kiedyś mnie tam proszono, że w związku z moimi poglądami na eutanazję, żebym tam na jakiejś takiej komisji jednej swoje zdanie wypowiedział, to było tam sporo lat temu już w Pałacu Kultury, pamiętam, się to odbywało. Ja ich tam widziałem, niektórych znam, no to są przecież przeważnie cwaniaki, którzy się kręcą po wszelkich tego rodzaju komisjach i będą orzekali to, co trzeba, to nawet nie ma o czym mówić. Trzeba przyjąć fakt, że ludzkość stanęła w punkcie zwrotnym, w którym nie wiadomo, co robić. Zaraz nawet coś z tym jeszcze dodam, w związku z tym, że nie wiadomo, co robić. Jedna nadzieja to byłaby w tym, że znajdzie się jeden autorytet, który coś takiego powie,